Białymborze po raz 10 rozgrywamy Mistrzostwa Polski w maratonie i właściwie zawodnicy przygotowują się 6 miesięcy, aby wystartować w tej najważniejszej imprezie roku, bo maraton rozgrywany jest tylko raz w sezonie, więc tutaj właściwie wszyscy mają jedną próbę i na tej próbie trzeba się sprawdzić no i osiągnąć jak najlepszy wynik. No dzisiaj na starcie w Białymborze zjawili się najlepsi chyba nordic walkerzy, jeżeli chodzi o dystans maratonu. Marcin Rosak po raz trzeci będzie chciał wygrać dzisiaj rywalizację wśród mężczyzn, a Ela Wojciechowska napisać nową historię w polskim nordic walking, bo czwarty raz z rzędu chce zdobyć złoto w maratonie. Więc niesamowita rywalizacja, myślę, że też rywalizacja o uzyskanie czasu, rekordowego czasu, no co to dużo mówić, czasu, który może być na przykład rekordem świata. Nasze trasy, które mamy, sprzyjają do tego, żeby taki sport uprawiać w naszej gminie i faktycznie to już lata, kiedy zdecydowaliśmy się wejść w ten cykl Grand Prix Mistrzostw Polski i maraton w Białymborze stał się już tradycją. I tradycją póki co też jest zimna pogoda. Miejmy nadzieję, że to w końcu się troszkę zmieni i ta pogoda zacznie nas troszkę rozpieszczać. Ale wracając do zawodów, dzisiaj 230 osób na trasie. Ludzie z całej Polski, od Bielska, właściwie Kielce i w drugą stronę Trójmiasto. Więc to jest wspaniała reklama do tego, żeby faktycznie być w Białymborze nie tylko dzisiaj, ale również w tych okresach, w których jest faktycznie lato, jest ciepło, można tu wypoczywać, korzystać z tego wypoczynku. Natomiast można powiedzieć, że przez nasze trasy do Nordic Walking przewinęło się już naprawdę tysiące, a może już wchodzimy w około 4 do 5 tysięcy chodziarzy, którzy tutaj u nas rywalizowali ze sobą. Trasa nie jest w zupełności płaska, chociaż się prowadzi właściwie na brzeżem jeziora Łobez i wydaje się, że powinno być płasko, ale jednak jest kilka podejść, kilka zejść, chociaż muszę powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo dobrze przygotowana, wysprzątana, właściwie nie ma źdźbła trawy na trasie, więc zawodnicy są mega zadowoleni, wszystkie korzenie zostały ładnie oznaczone, więc tutaj, jeżeli chodzi o uzyskanie wyniku, jestem spokojny, że Ela Wojciechowska i Marcin Rosak uzyskają dzisiaj rekordowe wyniki. Rozpoczynamy rywalizację w Mistrzostwach Polski w maratonie 2 miesiące. Chodzi oczywiście o to, że jeżeli ludzie przyjeżdżają z całej Polski, to tego, żeby korzystali z bazy noclegowej, bazy hotelowej, rekreacyjnej. W chwili obecnej Białybór, można powiedzieć, czeka potężna zmiana. Wszyscy czekamy i my jako samorząd również na to, żeby największy hotel w Białymborze znów otworzył swoje podwoje i w tym momencie będziemy mogli gościć jeszcze więcej ludzi w naszym rejonie i to jest ta wartość dodana oczywiście. Maraton jest bardzo wymagający i właściwie dobrze przygotowani zawodnicy, wytrawni zawodnicy w nordic walkingu pozwoli sobie na start na tak długim dystansie. Ale mamy sztafety. Tutaj dystans podzielony jest na 10 okrążeń. Dwie pierwsze zmiany idą 3 okrążenia, następne dwie, czyli trzecia i czwarta po 2 okrążenia. Ale dla tych, którzy nawet nie są przygotowani do rywalizacji, choćby nawet w sztafecie, mamy rajd. Tutaj nie ma rywalizacji, tutaj wszyscy otrzymują medale, pamiątki dzisiejszego obejścia całego jeziora Łobez, więc myślę, że też będzie fajna pamiątka i właściwie nie trzeba się ścigać. Można iść, dyskutować, wymieniać jakieś opinie, więc serdecznie zapraszam, można się jeszcze zapisywać w dniu dzisiejszym. Zachęcam Państwa też, bo już dzisiaj to oczywiście za późno, ale na zaproszenie na kolejny rok, ponieważ oprócz maratonu, bo nam się może wydawać, no przecież ponad te 40 km my amatorzy nie pójdziemy, ale można uczestniczyć w rajdzie i to jest zupełnie mniejszy dystans, wobec czego na pewno znajdzie się coś dla amatorów. Sezon dopiero się zaczyna, mamy początek kwietnia właściwie, ale już za 2 tygodnie Puchar Świata w Mielnie, następnie Enea Polish Nordic Walking Cup, to jest największy cykl imprez w naszym kraju, właściwie w każdym regionie w Polsce. 6 edycji
edycji w tym roku. No i to będzie walka do samego końca. Liczy się 5 najlepszych wyników każdego zawodnika w całym sezonie. I podsumowanie balem w Kolbuszowej będzie zakończone, więc gala Nordic Walking odbędzie się 30 października właśnie w Kolbuszowej na Podkarpaciu. 5, 4, 3, 2, 1. I rozpoczynamy, panie, rywalizację w maratonie. Życzymy powodzenia, zapraszamy na kategorie wiekowe. Jaki plan na dziś? Ukończyć. To mój debiut na tym dystansie, więc tak, taki jest plan. Są obawy? Są obawy, jest trema, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ukończyć bez kontuzji. No i znaleźć się w złotej dziesiątce, tak jak w tamtym roku. No, gdzieś tam się uplasować, jak na jakimś dobrym miejscu, no. Bo o tym, że mam nie dojść, to nie myślę wcale, no. Będzie dobrze, no, jak zawsze. Oczywiście zawodnicy otrzymują na podium medale, złoty, srebrny i brązowy, ale także puchary, no i upominki od organizatora i od sponsora, więc no, są wyróżnienia, będziemy rozpoczynać ceremonię po zakończeniu rywalizacji w maratonie. Mamy kwiecień, a my już przygotowujemy się do sezonu letniego, trwają ostatnie, czy właściwie może nie ostatnie, ale pierwsze prace przygotowawcze. Szykujemy łazienki w dwóch kolejnych domkach, do tego, żeby infrastruktura była nowoczesna. Proszę pamiętać, że mamy też domki wyposażone w klimatyzację, wszystkie domki nasze są uzbrojone w nowe meble, ten standard jest całkiem niezły, ceny w ogóle są świetne, wobec czego naprawdę wypocząć nad samym jeziorem Łobez, skorzystać latem z atrakcji plaży, a i wracamy w tym roku z powrotem do placu wodnego, który jest całkowicie bezpłatny, wobec czego będzie tutaj co robić. Oczywiście wypożyczalnia sprzętu, deski, rowerki wodne, to jest wszystko, znajdziecie Państwo i czystą wodę, i bar, i rybę smażoną, to wszystko znajdziecie w Białymborze. Jesteśmy z Torunia drużyną silną, mocną, reprezentującą Nordic Walking już od paru lat. Stowarzyszyliśmy się, żeby móc robić jeszcze więcej dobrych rzeczy. Tu dziś jesteśmy w sztafecie, na razie męska reprezentacja, ale reszta drużyny dojeżdża, także impreza jak co roku. No, obowiązkowa, tak, punkt na naszej mapie zawodów, także no, cieszymy się, że możemy tu być i widzieć tych wszystkich znajomych, znajome twarze, przyjaciół i kurde, chodźcie ludzie, chodźcie, żebyśmy się nie zastali, bo życie ucieka, a tu, o proszę, tam pan nie widział w kamerze, ja tu widzę, koleżanka właśnie tam leciała, także miłego dnia wam życzę wszystkim. Jeszcze pytanko, jakiś plan na dziś konkretny, czy po prostu dobrze się bawicie? No, my się zawsze dobrze bawimy, tylko i wyłącznie idziemy rekreacyjnie, a jak współzawodniczymy, to z samymi sobą i organizujemy w ogóle też największą imprezę nordikową na świecie, Ultra Nordic Walking World Records, druga edycja w tym roku, za tydzień, dokładnie, za dwa tygodnie w Toruniu, zapraszamy wszystkich serdecznie.
2021 była dłuższa trasa, bo wczoraj sobie przeszedłem ten kawałek i wydaje mi się, że jest łatwiejszy technicznie trochę, cały czas nad wodą. Będzie szybka trasa przede wszystkim. Bardzo szybka z tego, co ja widzę. Tak, jest cały czas miękko w lesie, tak, czyli w sam raz dla kijkarzy. Uwielbiamy takie trasy, nie ma asfaltu, jest ok. Jesienią spotkamy się tutaj również na krosie Centaura, tutaj bieg na 10 km dla młodszych, oczywiście krótsze dystansy, będzie i piątka i dla dzieciaków to będzie i 800 metrów i 600 metrów, wobec czego naprawdę będzie gdzie pobiegać i gdzie pobawić się, bo również łączymy ten cross Centaura właśnie z możliwością uprawiania Nordic Walking i jesienią spotkamy się po raz kolejny w Białymborze.